Dzień dobry widzowie, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. No dawno odcinku nie było, chyba ostatni odcinek jaki leciał na kanał był chyba z miesiąc temu. Także trzeba wreszcie coś nagrać. Jesteśmy oczywiście na rowerku. No jak prawie każdy vlog na razie zaczyna się na rowerku i co? Jesteśmy tutaj w przepięknej scenie, jakby starzy widzowie muszą to pamiętać. Co kiedyś tutaj się odwalało, czyli kto to dzwoni tymi dzwonami? Chyba tu dzwoni dzwonami na odcinku moim kiedyś Damian i chyba z Piotrzkiem, nawet teraz to widzicie. Także to było z dobre z 5 lat temu i co? Dzisiaj zapraszam was na taki krótki vlog. Zobaczycie co porabiam tak normalny dzień na wakacjach. No i dobra, dużo zapewne osób zadaje sobie takie pytanie, czemu KRTS nie wrzuca filmów, albo czemu dawno już nie było filmu na kanale u KRTS. Także już wam pędzę z odpowiedzią, jakbyście nie wiedzieli, no wakacje są jakby co roku. No wakacje, moja jakby publikacja filmu spada prawie do zera, że publikuję mało filmów w wakacje, ale jakby powiedzieć, no powoli może będę wracał do takiej regularności w wakacje, ale zobaczymy, jak wiecie, albo nie wiecie, zapraszam was na Instagram KRTS i ty tam najczęściej wrzucam, co porabiam w wakacje, jakbyście nie wiedzieli, może Instagram, to zaraz wam powiem, co robiłem przez ten cały miesiąc, który nie było filmu, także naprawdę przez ostatni miesiąc byłem dużo na Orliku, ładnych dużo bramek powpadało, pozdrawiam cię Kuba. Nagrało się, jak coś. Tak. Weszło. Jest nagrane. Jeździliśmy z ekipą na żużel, mogli się też na Instagramie zobaczyć. Brawo Ete! Yes! Tak, brawo! I dużo oczywiście jeździmy na rowerku, jak my jeździmy dużo na rowerku i ostatnio. O tutaj pozdrawiamy z rowerka, Tobiasz pozdrawiasz? Zawsze pozdrawiam. Mio pozdrawia tam, tutaj Patrycja pozdrawia was. O, pozdrawiamy z rowerka, o, wakacje zaczęły, Tobiasz. Ja też również zacząłem zdawać prawo jazdy, jak widzicie, w samochodzie już moim. Także niektórzy możecie już zgadywać, jaki to jest samochód i tak dalej. I co, myślę, nie ma co przedłużać. Też już nie ma co przeciągać tego tłumaczenia mojego, czemu nie ma filmu. Włosku. No wakacje są już tu, nie chcę mi się, przepraszam was za to, ale nie chcę się jakoś na razie zakup nagrywać. Wpadnijcie już na Instagrama, będziecie widzieć, co my robimy. I co, nic mi nie zostaje, tylko was zaprosić na kolejną część vloga. O, jeszcze ostatnio spotkałem mojego jakby ulubionego youtubera, którym się inspiruje jakby od samego początku nagrywania na YouTube. Znów spotkałem Patryka Lacha, pozdrawiam cię Patryk i zapraszam wszystkich na
TikToka, którego zacząłem z tym prowadzić, fanpage o Lachu, także zapraszam wszystkich na Instagram, na TikToka o Lachu. Co? Lecimy dalej z odcinkiem. W sumie zobaczcie przybitki samochodu, bo już wam nie mogę się doczekać. Jak dobrze wszystko pójdzie, to już za dwa odcinki będzie już wreszcie jakiś vlogasek wleci z auta, także w sumie zobaczcie moje auto. Listen to me as I slow it down. You tell yours if you want it. Say the right, cause those ups and those downs is what makes it worth it. No i dobra widzowie, przenieśliśmy się około 3 godziny do przodu. My to jedziemy na rowerka, bo jest Bartuś, jest tam Michał. I co, jedziemy dzisiaj, na co jedziemy? Na żużel! Jedziemy na... Nie jedziemy do żadnego Maka! Michał chce do Maka, wiecie no. Mak to zło! No właśnie, Mak jest zło, a Michał to lubi. Najpierw masa, później żeńba. Tak, widać jak przytył, to nie? Nie no, tylko 60 kilo masz. Dobra, ogólnie jedziemy na półfinał młodzieżowych mistrzostw Polski Park Lubowo. No ogólnie tu jedziemy, tu jechaliśmy tą drogą jak na rajd zabytkowych pojazdów, to nie? Tak jest. Rok temu i tu stał zarąbisty samolot, co nie? Teraz ciekawe czy stoi, ale... Proszę bardzo, ładny samolotik. Armatka wodna. Ja jebę, ej to już nie było. Straże. Nie stało się za tym no. Chcę. Chłopcy sobie przywiózł wrak jakiegoś myśliwca. Co nie? No ja tam chcę. Chyba idziemy dalej. Jedziemy powoli. O, tam jeszcze czołg stoi. O, tam jest ładny czołg, no. No, odrzutowiec jest na... Jak ktoś wie, to nie napisze w komentarzu, jaki to jest odrzutowiec. No. Co? Kierunek Mak? Jedziemy. Widzicie, nie jedźcie Maka. No właśnie, Michał je. Patrzcie na Michała. No właśnie. Proszę bardzo, Mak. Szybciutki Mak i co? Na żużel, co nie? Szybciutki Mak. No, ktoś powiedział, że nie będzie jadł, tak? No. Tak. 17 żużel. Tak, masz jeszcze godzinę na to skonsumowanie wszystkich rzeczy. Bez komentarza, co nie? No tak. Bez komentarza? Tak jest. Dobra, jesteśmy na Hetmańskim, meldujemy się. Godzina jaka? Godzina 16.15. Zostało 45 minut do pierwszego biegu. Tak jest. Słoneczko praży, jest kapitalne. Panowie przygotowują taśmy, tak. Widać. Kapitalna pogoda. No, blaty grzeje. No. Biedny.
No i co, my już tutaj wracamy z domu, godzina jest 20:22, jedziemy tutaj z Bartusiem. Mio już wcześniej pojechał. No. Jedziemy do Ochany, coś oszamać i co, zaraz się słyszymy w Ochanie. My jesteśmy tutaj na dziale wieśniaku. Tak, tutaj przy pięknej falgi do wieśniaku, co nie? Prawdziwi wieśniacy tutaj kupują falgi. Kurde. Co to masz? Znalazł. Tutaj możemy znaleźć wszystko różowe, ten. Obramówki różowe. Przepiękne. Tam będziemy tworzyć. Tak, motiv. Prawdziwi tu Polacy też kupują. Co Polacy? Proszę bardzo, kierunek, dom, zakupy zrobione. Pączki, donaty kupione i co, jedziemy teraz szamać i co? Może za chwilę się usłyszy. Dobrze, bardzo pozdrawiamy tutaj. Miałem jeszcze piękne, przydobrze donaty, pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Nasze maszyny stoją. Te maszyny tak leżą. I co, to będzie na tyle w dzisiejszym vlogu. Widzieliście dzisiaj parę, no jedną tam parę urywków żużla. No, przede wszystkim zdrowia Bartek, bambur. Okropny wypadek. Cała noga złamana. Mhm. Pewno będzie wklejka. Mhm. W tym momencie pewno jeszcze wkleić, jak jest wypadek. No i co Bartosz, my ci życzymy zdrowia, żebyś szybko wracał do mamy. Tak, zdrowia Bartuś. Jesteś zajebisty żółwiec. No i co? To będzie w sumie na tyle dzisiejszym odcinku, co nie? Tak dzisiaj jest. Mieliście taki szybki dzień, co dzisiaj robiliśmy. W sumie to nas już robiliśmy. No właśnie, tyle w sumie dzisiaj. No. O, ja bym do testy. No właśnie, no i co? Dobra, jeżeli wam się odcinek spodobał, to zawsze zostawcie hashtag co? Hashtag Bartuś. Hashtag Bartuś i co? Widzimy się już w kolejnym odcinku, już za tydzień. Bardzo, bardzo ciekawy będzie odcinek z meczu zagranicznego. Tylko wam tyle powiemy, co nie? Tak, nie powiemy, co tak, no właśnie. Także wyczekujcie i co? Po prostu do zobaczenia za tydzień, co nie? Siemano.